Stand by. Okay, here we go. Turn over. Roy, 107 Alpha, thank you, 18 Alpha. And action. Laura Croft takes adventure. Przygoda na miarę XXI wieku w filmie Lara Croft Tomb Raider. Angelina Jolie jako Lara, bohaterka jednej z najlepszych gier w historii interaktywnej rozrywki. Aktorkę zainteresował ogromny potencjał drzemiący w tej postaci. Ma wszystko to, za co kochamy Jamesa Bonda, czyli gadżety, ale ma też coś z Indiana Jonesa. To bardzo ciekawa postać, niezwykle zabawna. Niebezpieczeństwo traktuje jak rozrywkę. Jest niezwykle dynamiczna, bardzo mi to odpowiada. Simon West, reżyser Con Air i córki generała, postanowił przenieść przygody Lary na wielki ekran. To najbardziej nietypowy projekt, z jakim miałem do czynienia. Mimo że postać Lary istniała już wcześniej, mogliśmy od podstaw stworzyć świat, którego nikt wcześniej nie widział. Mistycyzm, egzotyczne plenery, akcja, intryga, napięcie. Nic nas nie krępowało. To było bardzo ciekawe wyzwanie. Odpowiedzialny za scenografię, Kirk Patricelli, stworzył ogromne, porażające lokacje. Pozostałości starożytnych kultur przeplatają się z ultra-nowoczesną techniką. Tytułowa krypta ma starożytną estetykę. Jednak zbudowaliśmy ją na nowoczesnym planie. Na przykład starożytna maszyna stanowiąca klucz do zagadki to de facto ogromny model Układu Słonecznego. Na tych zdjęciach możemy zobaczyć, jak powstawała. Najpierw elementy nośne, potem nadbudowa i wreszcie cała skomplikowana maszyneria. Nie było to łatwe zadanie. Przede wszystkim kamera i planety nie mogły na siebie wpadać. Większość zdjęć kręciliśmy na stosunkowo niskich obrotach, ale do finałowej sceny zniszczenia nie będziemy się ograniczać. W końcu efekt musi być widowiskowy.